Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Rise of Berg, z tej strony Tito. Odcinek 54, jest to pierwszy odcinek w sumie, w którym będziemy realizowali większość prób osób, które komentują filmy spod Rise of Berg. Wypisałem sobie tutaj ładnie na karteczce, co kto ma do mnie jakie życzenie. Szymonka, chciałby zobaczyć Grablgrundera jako Tytana. No, powiem ci, nie ma sprawy. Już tutaj, o, tutaj znajduje się Grablgrunder. I zaraz zobaczymy, czy uda się go szybko wyszkolić na Tytana. Nie szybko, no ale będziemy próbować. To będzie pierwszy dzisiaj Tytan i chyba ostatni. Zaraz zobaczymy, czy się uda go. A, troszeczkę uciekło. Dobra, próbujemy dalej, ale już coraz mniej się dodaje tego pola. Mam jeszcze ryby i mam drewno, także będziemy próbować do skutku. No to próbujemy kolejny raz. No i kolejny raz się nie udało. Ale myślę, że za chwilę się nam to uda. Moi drodzy, plewik Patryk. Tak przynajmniej było. O Ed Gevinga prosi, żebym go pokazał. Jak trafię w kartach, jak trafię w tych wyprawach, trafię, to go pokażę. No niestety nie udaje się tak za bardzo tych kart od razu powiedzmy trafić w tym kole losowania. No i to Grablgrunder. O, jaki czarny, o. No, no fajnie, teraz się zmieni. Czyli na życzenie mamy Tytana Grablgrundera. Kamila Solarczyk prosiła, żebym pokazać Gronkiela, Koszmara Pomocnika i Śmierci Pieśni jako Tytany. Nie mogą znaleźć Śmierci Pieśni w hangarze, nie wiem czy jest, czy jej nie ma, czy w ogóle była kiedyś dostępna. Tak czy tak, tak wygląda Gronkiel, tak wygląda Koszmar Pomocnik jako Tytany. Także to by było, powiedzmy, na tyle. Tutaj mamy Koszmara Gronka i Grablgrundera. Dobrze, przechodzimy teraz do kart. Do kart, czyli do wypraw. Zobaczymy, czy coś się wylosowało. W sumie, moi drodzy, ktoś mi tam pisał, że mam fuksa. Wiecie, jak ja to robię? Po prostu... O, tutaj mam na przykład 49 wyprawę. Chodzę wyprawami, aż... Znaczy chodzę, no. Po prostu udaję, wysyłam smoki na wyprawy aż do skutku, aż w końcu w tych losowaniach pojawi mi się na przykład taka karta. Także powiedzmy, że to nie jest fuks, tylko celowe moje działanie, żeby po prostu do odcinka było coś fajnego, ciekawego. No ale można powiedzieć, że dosyć dużo tych wypraw odbywam, żeby po prostu taka karta mogła się trafić, bo oczywiście karta się może trafić tutaj w losowaniu, nie? Mamy 3 możliwości, mamy 33% szans, ale jeszcze żeby ta karta została wylosowana, no to niestety trochę czasu trzeba spędzić nad tym. Także dajemy kolek, zobaczymy, czy się uda nam jakiegoś fajnego smoka w premium paku dostać. Jest coś na końcu. Ciekawe, czy to będzie Hunter Bolt. No i mamy Tafna Deathrite. czyli to mamy szybko zgonka jakiegoś. Ha, już bym dał release, no pewnie. Dobrze, umiejscowimy go tutaj. Troszeczkę go chyba przesunę. A, nie da rady. Zmieszczą mi się tutaj dwa jeszcze? Nie wiem, czy mi się za bardzo zmieści. Dobrze, dajemy. Nakarmimy go troszeczkę. Mogę sobie go pooglądać w większej okazałości. I wygląda na to, że to jest smoczek. Mieczyka. Ale zaraz zobaczymy. Gdzie to szukać? Tutaj? Tutaj. Przesuniemy do końca. Może jakiś opis się znajdzie. Jeszcze trochę. No te chyba smoki, te ekskluzywne, te super ekskluzywne są na samym końcu. O, właśnie są. No i tu jest, mamy, że Mieczek zawsze chciał szeptu zgona i w końcu go ma. No to można powiedzieć, że to jest smoczek, którego zawsze chciał Mieczek. No całkiem fajna sprawa, że się trafił w kartach kolejnych. No mimo, że to jest moje celowe działanie, żeby tak po prostu karty były do losowania, ale to co jest w kartach, no to też jest loteria, nie zawsze może być coś takiego. No i całkiem fajnie, bo 100 ileś tam złotych zostało zaoszczędzone, a smoczek kolejny, fantastyczny, znajduje się na Berg.
Teraz zobaczymy, ile on tego drewna może uzbierać. No, w sumie nie ma jakichś specjalnych statystyk w drewnie. Na pewno trzeba byłoby mu podnieść poziom. Dobrze, przejdziemy teraz tak. Kto tu ukończył? Jeszcze tutaj koszmar pronostik, czyli Hakokłos ukończył. I również tutaj karty mamy. Tutaj zobaczymy, co będzie. No jest, i udało się kolejna karta. Także coś ciekawego może się znajdzie. Nie wiadomo, co w karcie będzie. Może być zwykły smok, może być smok premium. Coś tam jest na końcu, ale... ale... jest tuś ile żelaza. I mamy Sandwrighta zwykłego oczywiście. Także tutaj badamy, umiejscowimy go. Przejdziemy tutaj do prawej strony. Mieści się tutaj. Mieści się tutaj, dobra. Tu. A. Nie, dobrze. Tutaj było dobrze. Tylko troszeczkę nakarmił. No, Sandwright wygląda tak. No, smok chyba, którego kilka razy już pokazywałem. Także, moi drodzy, tutaj widzę, że na mojej liście życzeń... No, tutaj chyba tu już większość... większość smoków dotyczy... School of Dragons. Tutaj również miałem zapytanie o... Jurassic World. Od Dominiki Romaniuk. No niestety nie wiem, czy będę w stanie to nagrać. Powiedzmy, że dosyć tematyka dyzozaurów mi nie leży. No ale zobaczymy. Spróbuję się zapoznać z tą grą i zobaczę, co tam w niej ciekawego, czy coś ciekawego będzie. W ogóle będę w stanie coś powiedzieć. Tutaj mamy oczywiście The Great Forge, ale... Forge, Boże, jak ja przyciągam po angielsku. Ale tutaj brakuje mi jeszcze 4 smoków na setnym poziomie. No oczywiście tutaj mamy Grampa, wysłałem go gdzieś tam na jakąś tam wyprawę. No i oczywiście moje smoki tutaj żelazne, jak je tam nazywam, które zbierają dla mnie kawałki żelaza. Także, no cóż, moi drodzy, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. No fajnie trafił się jeden kolejny fajny smok premium, czyli 180 zł po prostu zaoszczędzone. Także to by było na tyle. Serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!